Wszystkim z tej strony Martyna i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym piątkowym odcinku naszego cudownego tygodnia z Akademią Gwiazd. Jesteśmy już w drugim odcinku drugiej serii. I pisaliście mi, że występy są strasznie trudne. I po ostatnim powiem Wam szczerze, że nie widzę tego i zobaczymy, czy będę musiała dzisiaj poprosić Miłosza, żeby mi pomógł, ale no mam nadzieję, że nie, bo inaczej będzie mi bardzo, bardzo źle. Już jej nie mogę przepchnąć chyba bardziej. Śmialiście się z tego, widziałam. Ale bardzo się cieszę, że tyle z Was aktywnie ogląda. I jedziemy dalej z fabułą. Zapomniałaś poprosić Kevina o płytę CD? A no tak, ja miałam iść do niego po te nagrania. No pewnie, już nawet zapomniałam, co się działo. W ogóle szkoda, że wtedy tak szybko mogłam iść do centrum handlowego. W ogóle pewnie dalej bym mogła iść, więc jakbym chciała wykupić wszystkie ciuchy, to bym to zrobiła. Ale daje mnie ciekawi jedno. Na jednej grafice gry widziałam, że można zmieniać fryzury. A tutaj nie miałam tej możliwości, więc nie wiem, jak to jest. Jeżeli ktoś mi oświeci, czy można, to ja się chętnie dowiem. Okej, Kevin. Małpiaty. Dobry pomysł. Oczywiście, że dam ci CD z muzyką, ale najpierw potrzebujemy tekstu, bo inaczej nie mamy szans z innymi grupami. Bawi mnie to, że tutaj wygląda jak małpa, tutaj jak zwykły nastolatek. Nie, jeszcze nie skończyliśmy. Potrzebny jest nam naprawdę dobry tekst. Coś na kształt wiersza. Co ja mam zrobić? Napisać wiersz? Prawdziwa poezja. Musisz zaimprowizować tekst do muzyki napisany przez Kevina. Dostaniesz wtedy od niego płytę CD. Jeśli uda mi się zdobyć 100 punktów, to samo co wtedy. A dopiero co, nie pisaliśmy tekstu? Okej. W ogóle ktoś słusznie zauważył, że tak naprawdę te wszystkie piosenki to jest to samo, co jest w intro, które się pojawia, kiedy odpalamy grę. Więc tak, oni śpiewają to i po prostu ta piosenka jakby dochodzi do perfekcji. Widać, że ona rozkminia. Dajesz, Lisa! I też pisaliście, że spoko, że wybrałam w sumie tą samą osobę, bo trochę dziwnie by było, jakbym teraz nagle wzięła inną. Dobra. Próbuję sobie przetłumaczyć ten tekst w głowie, ale brzmi tak idiotycznie. Takie funky trochę. Ciekawe. Okej, idealnie. No i pięknie, dobra. I co tam, gościu? Wiedziałam, że potrafisz klasyczna poezja z odrobiną nowoczesności. Oto płyta. Dostałaś płytę CD od Kevina. Tylko jak ja teraz będę ćwiczyła taniec i po ostatnim, to się boję. Aha, ja właśnie miałam iść się bić z tą babą tam. Czy ja nie miałam iść się z nią bić? Gdzie poćwiczysz układ z Kiyomi? Ale czy tamta nie chciała się ze mną bić na taniec, czy coś takiego? Nie bym w sumie sobie poćwiczyła taniec, bo ten jakby teraz jest strasznie trudny. I zobaczymy w ogóle, przejdziemy się tam. Jeżeli w ogóle mogę się tam przejść. Fajnie by było móc. Przystań. Tak, to było tutaj. Więc, halo. A rzeczywiście, ona tutaj dalej stoi. Mogę poćwiczyć dzięki temu swój taniec, tak? No dobra. To na pewno więcej widać. W sensie nie powinnam tego robić, ale... Nie mogę z tych ludzi. Ojdź. Coś ruszyłam. Góra, dół, lewo, prawo. Lewo. Prawo. Dół, góra, góra, lewo, prawo, dół, lewo, prawo, dół, lewo, prawo, dół, góra, góra, lewo, lewo, dół, lewo, prawo, dół, lewo, prawo. Powiem Wam, że jak mam teraz jakby obie ręce na klawiaturze, to okej, ale jakbym miała osobno i bym musiała jeszcze klikać, to byłoby źle. I w ogóle poprawiliście mnie, bo mówiłam, że ona jest fryzjerką w Srebrnej Polanie, a wy mówiliście, że ona jest gdzieś indziej i teraz nie pamiętam gdzie, ale nie tam, gdzie mówiłam, więc... Jeżeli chcecie ją zobaczyć, to w komentarzach albo ktoś może jeszcze pod tym odcinkiem napisać, gdzie ona się może w ogóle laska włozić. O, widzę, już odeszła, dobra. Góra.
prawo. W ogóle fajne jest to, że mimo to, że ten to mi się combo nie kończy i spoko dużo punktów mogę nabić, mimo że... Czemu ten moment jest taki mega prosty, a tamten był taki mega trudny? To są niesprawiedliwe. Najpierw się człowiek musi namęczyć, a teraz praktycznie nic. Dobra robota, za twój występ zdobyłaś kilka gwiazdek. Okej, świetnie, czyli... Ale mi te gwiazdki coś dają? W sensie, rozumiem, że mogę... O, patrzcie, tutaj są jakieś gwiazdki. Co to są za gwiazdki? Czy mogę iść na przykład do centrum handlowego? Nie mogę. Jeszcze nie mogę. A chciałam sobie nakupować jakichś ciuchów. Chyba, że to jest moja waluta i w końcu nie jestem ultra bogata. Dobra. Wystraszyłam się, że tam jest tylko głowa. O, pies pilnuje sali tanecznej, żebym się nie zgubiła. Pozdro. Dzięki, panie psie. Okej. Wspaniale. Uwaga, uwaga, mówi pan Grimm. Pierwszy dzień poszukiwania skarbu dobiega końca. Jedyna grupa, która jeszcze nie występowała, to Lisa, Brittany, Kiyomi i Kevin. Proszę natychmiast udać się do auli. Typowe, weź CD i leź do auli. Zadzwonię do Kevina, żeby do ciebie dołączył. Tak szybko? Ale ja tak bardzo liczyłam, że dzisiaj nie czeka mnie przesłuchanie ani wielki występ. A jak widać, czeka i nawet Kevin też i... To nie Kevin. Okej, to nie Kevin. Strasznie są podobni do siebie. Dobrze, że chociaż inne koszulki dali tutaj uczniom w szkole. Bo inaczej dramat. Szkoda. Ja nie chcę, nie jestem gotowa psychicznie na to wszystko. Herman, daj mi fory, znamy się. Cześć wam, co przygotowaliście? Wiele o tym myśleliśmy i przygotowaliśmy temat tremy i o tym, jak muzyka nas wyzwala. Intrygujące, interesujące pomysłowe. Tak jak wtedy, gdy siedzisz na grzbiecie dzikiego konia, wszystko wydaje się takie wspaniałe. Świat leży u twoich stóp, a ty możesz kierować tym potężnym rumakiem. To samo uczucie towarzyszy nam, gdy stoimy w świetle reflektorów i mamy przed sobą widownię. Boże, Boże, jego mina. Prawda, szczera prawda. Możemy posłuchać. Mamy tutaj nagranie, a wykonaniem zajmie się Lisa, jeśli nie ma pan nic przeciwko. Czy Brittany i Kiyomi nie były z wami w grupie? Tak, ale Kiyomi skręciła kostkę, a Brittany nie możemy się skontaktować. Przykro mi to słyszeć. Ok, w takim razie prosimy Lisa na scenę i zaprezentujcie, co przygotowaliście na dzisiaj. Zobaczymy się jutro rano u Leonardo, gdzie zostaną ogłoszeni zwycięzcy pierwszej części. U Leonardo wyjawi drugą zagadkę. Powodzenia. Mogę wystąpić, ale nie muszę. Na scenie. Nienawidzę tego. O, oh, Jesus Christ. Dobra, lewo. Błagam, niech to będzie jakieś trochę prostsze. To jest za szybkie. Ups! Już się odzwyczaiłam, mimo że robię to cały czas. Oha. Ups. Wiecie co, ja to zrobię jeszcze raz. Oni się tak gapią na mnie, a ja... Lewo, klik, góra, prawo. Dobra, jakoś idzie. Ale jest trochę inaczej chyba niż było wcześniej. W sensie mam wrażenie, że trochę łatwiej... No czemu mi się wydawało, że tam było... Mylą mi się te... Strzałki! No czemu? O nie. Dobra, moment, bo to tak być nie może. Nie wiem, dlaczego myli mi się strzałka. Tu mam lewą, tu mam prawą. Dobra, dajesz, Lisa. Nie możemy tego zwalić. Lewa, klik, góra. Prawo, lewo, dół. Klik, góra, dół. Góra, klik, prawo, lewo, dół. Góra, klik, dół. Lewo, klik, lewo, góra, prawo, klik, lewo. Czemu za każdym razem, że nie mogę kliknąć w czas? Wiecie, co ja źle robię? Dajesz, Lisa! Już prawie mi to wlazło. Ajdź! Wypadek przy pracy. Aha, ona miała jakiś śmieszny obrót zrobić, a jej go zwaliłam. Dobra, już prawie to ogarnęłam, więc... Zobaczymy, jak będzie wyglądała końcówka piosenki. Ale gdzie jest Brittany? W sensie ja wiem, że Kiyomi miała tam ten swój problem z kostką, ale gdzie jest Brittany? Ojdź. Dobra, udało się. Nieważne. Nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie to. Udało się. Udało się. Mam to gdzieś. Udało się. Jej!
Po zakończeniu pierwszej części poszukiwania skarbu czujesz się wykończona, więc pójdź do domu i połóż się spać. Chcesz zapisać grę? Tak. Wow, przerwa fajna. Dobra, pójdziemy jeszcze oblukać, jaka jest... O! Cześć, właśnie dostałam wiadomość od pana Bergena, że spotkanie u Leonardo zostało przesunięte na 11, więc możemy dłużej pospać, ale jest coś lepszego od snu, zakupy. Spotkajmy się w kawiarni w centrum handlowym, będziemy miały czas na połażenie po sklepach. Słyszałam, że w Casual mają naprawdę fajne rzeczy. Kiyomi. Widzę, że teraz strasznie dużo czasu spędzam z Kiyomi, jak nigdy. Dobra, wybierzmy się chociaż jeszcze na te zakupy i będziemy kończyć, bo znowu gra nam się skończy zbyt szybko. I będę zestresowana. Boże, jak oni siedzą w tych starych stylach siedzenia. Cześć, nie ma nic lepszego od czarnej kawy i rogalika na dzień dobry. Nie masz pieniędzy? Wskakuj na scenę i zaśpiewaj dla nas. Na pewno uda ci się coś zarobić. Może zaśpiewasz piosenkę, którą zaliczyłaś przesłuchanie? To jedna z moich ulubionych. Powinna być w sam raz, prawda? W międzyczasie zamówię ci kawę. Super, świetnie. Nie masz pieniędzy? Może. A mogę najpierw zrobić zakupy? Ja będę musiała też używać... Ja chyba tylko śpiewam. O Boże, to jest ta piosenka! Look at the time, it's 9 o'clock and you have to go. I want you to stay, but it's getting late. We both heard mom and say, boy, you wanna go now. Time is running, seven's coming. Don't put up a fight, time is up for tonight. We're together lost forever, time is here and love is easy. Ledwo znam tekst, nieważne. Ale to jest trochę śmieszne, że ona staje po prostu z tyłka, nie? I po prostu i drze się na całe centrum handlowe. Ale to było zabawne. Dobra, dasz mi zrobić zakupy Kiyomi? Ja chcę pieniądze. W sensie pieniądze już mam, jestem bogata. Mam bogatego ojca, który pracuje dla pana Sansa. Znakomicie, jesteś głosem w naszej grupy. Ja byłabym nogami, gdyby nie moja kontuzja. Tak to wszystko jest na waszych głowach. Twojej i Brittany. Chodźmy już na te zakupy. Mogę zrobić zakupy! Zakupy! Wybieraj się z Kiyomi na zakupy. Przejrzyj ubranie w casual i streeter. Następnie spotkaj się z nią przy ruchomych schodach. Dobra, casual. Tym razem kupię dobrze. Będę kupowała wszystko powoli. Dobra, zobaczymy, czy są jakieś nowe topy. Tu widzę... O, to mi się podobało. Ej, pierwszy raz mam tutaj mamonę. Tu nie jest tak, że mogę sobie kupić, co chcę. Tylko muszę uważać na kasę, którą mam. Dobra, taki top już masz. Zobaczmy, czy ma jakieś fajne buty. No tak średnio z tymi butami tutaj. No dobra, to może spodnie chociaż. Takie średnie te jeans. O, może tak... O, nasze ulubione dziurawe. Oczywiście, że je kupię. Co z tego, że Lisa powinna się mieć... Po ostatnim razie, ale dobra, zobaczmy jeszcze ten drugi sklep. Streeter. I zobaczmy jeszcze Coolersu, bo spoko zawsze zrobić hajs. A raczej go wydać. Powiedziałam złe słowo. Tak, twój ulubiony zespół, bierzemy. Dobra. O Jezu, Boże, ile tu jest alternatywkowych ciuchów. Ciekawe, w ogóle to jest top Kiyomi, prawda? Dobra, że tu mają też lepsze buty. Nie mają takie same, a spodnie... Okropne są te spodnie. Kto to projektował? A pasek już mam. Błagam, tylko się w to nie ubierz, bo będzie mi bardzo źle. Ale widzę, że ona w ogóle normalnie chodzi z tym paskiem tutaj i ma jakąś ba... O, jaki fajny wygląd sklepu. Wygląda trochę jak Taco Bell. Jakby się tak przyjrzeć. O, wow, te wszystkie ciuchy są Starstable przecież. O, Jesus Christ. Dobra, i tylko jakieś wisiorki masz tu. A, to średnie. Mech, tak szczerze. Dobra, stara, zrobiłam zakupy. To tu cały czas się działa. Ej, a mogę w ogóle wejść tu na górę? Czy to nie działa? A, nie mogę. Ej, ale patrzcie, niebo działa. Nad centrum. Wspaniale, chodź już, musimy się pośpieszyć. Czas leci, ja nie chcę przegapić spotkania u Leonardo. Zastanawiam się, gdzie jest Brittany. Nie dzwoniła do ciebie? Wysłałam SMS-y do was obu, ale ona mi nie odpowiedziała. O wow, Brittany naprawdę gdzieś zniknęła. Trochę mnie to przeraża. Dobra, pójdziemy do domu, słuchajcie. Dom. W ogóle tam była jakaś nowa lokacja, której wcześniej nie widziałam. Weźmy to obczajmy jeszcze szybko, zanim skończę. Tutaj jest coś dziwnego. Tutaj jest to dziwny rekord coś. Tutaj jest stajnia Jorvik. Wow, i tutaj jest w ogóle ciekawe, czy na to też będziemy mogli się wybrać. W każdym razie dziękuję wam za oglądanie tego maratonowego 5. odcinka. Następny zaczniemy od przebrania się i robienia historii dalej.
Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do następnego. Pa, pa.